Polskie kroniki kryminalne od zakończenia II wojny światowej odnotowały wielu seryjnych zabójców. Spośród nich rekordzistą jest niewątpliwie Zdzisław Marchwicki, choć w ostatnich latach pojawiają się wątpliwości, czy aby na pewno był on sprawcą wszystkich przypisywanych mu zbrodni. Motywem działania większości tych zbrodniarzy był niepohamowany popęd seksualny. Tadeusz G. wyłamuje się z tego schematu. Wiele wskazuje na to, że w przypadku Podkieleckiego plantatora truskawek mamy do czynienia nie tylko z największym zabójcą w najnowszej historii, ale jednocześnie najbrutalniejszym i wyjątkowo cynicznym zbrodniarzem, który nie znał czegoś takiego jak odruch ludzkiego serca. Tadeusz G. wpadł w ręce policji 13 marca 2007 roku po zabójstwie właściciela kantoru i jego syna w podkrakowskich Myślenicach. Pierwszy akt oskarżenia, sporządzony przeciwko Tadeuszowi G, zarzucał mu popełnienie pięciu zabójstw. Pod koniec 2018 roku lista ta obejmuje już 18 zbrodni. W powojennej historii Polski nie było przestępcy, któremu przypisywano by tyle ofiar, co jemu. Do żadnej zbrodni nigdy się nie przyznał, ani razu nie wyraził skruchy, bo w jego mniemaniu nie miał przecież za co. Jako przywódca grupy atakującej właścicieli punktów wymiany walut dostał do żywocie za zabójstwa pięciu osób także w Kaśniku, Tarnowie i Piotrkowie Trybunalskim. Ma też wyrok pięciu lat więzienia za potrójne zabójstwo Ukraińców w Cedzynie w 91 roku, jedną z najokrutniejszych zbrodni w Świętokrzyskiem. W czasie, kiedy najpierw krakowska, a potem kielecka Temida zajmowała się wymierzaniem kary za popełnione przez Tadeusza G. przestępstwa, śledczy nie ustawali w działaniach, których celem było udowodnienie kolejnych popełnionych przez niego zbrodni. To niemal rutynowe działania w sprawach o zabójstwa. Śledczy sprawdzają, czy oskarżeni mogli dopuścić się innych podobnych przestępstw. Niemal każdy sprawca przejawia określony sposób działania, zwany w literaturze fachowej modus operandi. Ludzie mają tendencję do wykonywania poszczególnych czynności we właściwy sobie sposób. Wielokrotne powtarzanie tych czynności powoduje przyzwyczajenie, od którego człowiek rzadko odstępuje, które zaczyna dominować udanej osoby tak dalece, że może stać się cechą indywidualną jej zachowania. Dlatego nie jest zaskoczeniem, że do krakowskiej prokuratury ściągnięto akta kilkudziesięciu nierozwikłanych spraw z przeszłości, podobnych do tych, które zarzucano członkom gangu kantorowców. Łączyły je m.in. podobny sposób działania sprawców, wybór ofiar, motywy. Biorąc pod uwagę sposób działania Tadeusza G. i jego kompanów, krakowscy śledczy po sporządzeniu pierwszego aktu oskarżenia obejmującego pięcie zabójstw właścicieli kantorów, zaczęli sprawdzać, czy podejrzani nie mieli na sumieniu innych podobnych przestępstw. I tak po nitce do kłębka światło dzienne ujrzały kulisy wielu nierozwikłanych do tej pory przestępstw. Jeszcze jeden krwawy szlak zabójców. Pokłosiem pierwszego procesu gangu kantorowców było śledztwo, w efekcie którego w 2017 roku Małopolski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 14 osobom. Najcięższe zarzuty usłyszeli Wojciech G. i Tadeusz W., Zostali oskarżeni o dokonanie zabójstw przy użyciu broni palnej i rozbojów na szkodę właścicieli kantorów wymiany walut i innych osób. Do zbrodni doszło w latach 2006-2007 na terenie województw Małopolskiego i Podkarpackiego. Kolejny krwawy szlak zabójców kantorowców rozpoczął się 16 listopada 2006 roku w Ostrowie koło Przemyśla. Dwaj mordercy ostrzelali Henryka B., właściciela jedynego kantoru w okolicy, i jego dwóch pracowników. Przedsiębiorca zginął na miejscu, a jeden z pracowników zmarł po kilku dniach pobytu w szpitalu. Łupem napastników padło wówczas 300 tysięcy złotych. Dwa tygodnie później mordercy znów zaatakowali. Tym razem ich ofiarą stał się kantorowiec z przeworska, który zginął od strzału w głowę. Bandyci nie oszczędzili również jego partnerki. Łupem rabusiów padło wówczas 100 tysięcy złotych. Na zmasakrowane zwłoki natknął się pracownik ekipy budowlanej, pracujący w sąsiedztwie. Śledczy od początku nie mieli wątpliwości, że do zbrodni doszło na tle rabunkowym. Ofiary uchodziły za dobrze sytuowane, zginęły od strzałów z broni krótkiej i myśliwskiej. Ostatni atak miał miejsce w dębicy. Na szczęście dla właściciela kantoru pistolet zabójców zaciął się. Tylko dlatego mężczyzna uszedł z życiem. Dopiero po kilku latach śledczym udało się powiązać Tadeusza G z zabójstwami na Podkarpaciu. Sposób popełniania przestępstw był bardzo podobny do tych, jakie udowodniono im w pierwszym procesie, tak zwanym gangu kantorowców, który toczył się przed sądem okręgowym w Krakowie. Szczegóły przestępczej działalności opisaliśmy w styczniowym detektywie. Również w przypadku kolejnych napadów to właśnie plantator truskawek spod Kielc był mózgiem podejmowanych działań przestępczych. To on opracowywał szczegółowy plan każdego napadu, wyznaczał rolę, dostarczał broń. Podejrzani najpierw wyszukiwali ofiary, zawsze poza województwem świętokrzyskim. Potem poznawali ich codzienne zwyczaje, obserwowali otoczenie, dowiadywali się wszystkiego dokładnie, bo w różnych składach osobowych jeździli nawet kilkadziesiąt razy na rozpoznanie miejsca napadu. Tadeusz G. wybierał zazwyczaj małe miasta i za każdym razem brał pod uwagę lokalizację kantoru. Ważne były zabezpieczenia, alarmy, kamery, to czy jest kasa pancerna, czy właściciel nosi gotówkę w reklamówce, teczce, czy transportuje ją do domu. Bandyci uderzali w porze jesiennej lub zimą, gdy dzień jest krótki, dni pochmurne, deszczowe, śnieżne. Tadeusz G. analizował też lokalizację postojów taksi, bazarów, tam gdzie nie ma kamer. Czasem bandyci równocześnie obserwowali kilku właścicieli kantorów, a wybierali jednego. Po podjęciu decyzji kogo obrabować, zaczynali zabierać broń na wyjazdy. Mieli jej kilka sztuk z tłumikami, a nawet zapalniki i materiały wybuchowe. Po zabójstwach wymieniali lufy, by nie udało się zidentyfikować broni użytej w zbrodni. Tadeusz G. dawał znać uzbrojonym wspólnikom i oni mieli strzelać, jak mówił, na klatusie, by ranni nie mogli oddychać i tym samym umierali na miejscu, gdzie oddano strzały bez szansy na uratowanie życia. W sprawie tej oprócz dwójki mężczyzn, którym przedstawiono zarzuty zabójstwa, o mniej poważne przestępstwa oskarżono 12 innych osób, które w latach 2002-2016 popełniły 37 rozbojów, włamań i kradzieży na terenie całej Polski i w Niemczech. Pięć z tych ataków to napaści na właścicieli kantorów. Łączna wartość mienia, jakie stracili poszkodowani we wszystkich przestępstwach objętych aktem oskarżenia, przekroczyła 2 miliony 600 tysięcy złotych. W tej grupie Tadeusz G. był jedną z najważniejszych postaci, opowiada jeden ze śledczych. To on udzielał swoim kompanom rad, jak perfekcyjnie przygotować się do przestępstwa i zacierać po sobie ślady. I choć w mniej groźnych napadach nie brał bezpośredniego udziału, to w jakimś stopniu jest za nie moralnie odpowiedzialny ale to nie mogło być objęte aktem oskarżenia. Inna rzecz, że zarzuty popełnienia czterech zabójstw i usiłowania kolejnego były i tak wystarczająco mocne. Czarna seria niewyjaśnionych zbrodni. Na tym nie kończą się przestępcze dokonania szefa gangu kantorowców. Według prokuratury sumienie Tadeusza G. obciąża jeszcze co najmniej kilka zabójstw których akta przez kilkanaście lat leżały w archiwum z adnotacją umorzone z powodu niewykrycia sprawcy przestępstwa. Większość z nich zdarzyła się w okolicy miejsca zamieszkania Tadeusza G. Czy to przypadek? Gdyby nie zeznania skruszonego kompana pana G., pewnie nigdy nie udałoby się powiązać ze sobą tych faktów. W sierpniu 97 roku z zupełnie niezrozumiałych powodów zaginął mieszkaniec Woli Jachowej, Czesław T., Skrążących w okolicy plotek wynikało, że został zamordowany z powodu niezapłaconych długów. Czesław T. w oczach sąsiadów uchodził za człowieka majętnego. Ponoć sporych pieniędzy dorobił się na udzielaniu pożyczek. Ostatni raz rodzina widziała go 20 sierpnia 1997 roku. Reporter miejscowego dziennika Echo Dnia przed kilkunastoma laty relacjonował. Tamtego dnia, w sierpniu 1997 roku, mężczyzna wrócił do domu z giełdy. Wszedł do mieszkania, poprosił żonę, by podała mu obiad. Wtedy przed jego dom zajechały dwa auta Łada i Audi. Mężczyzna wyszedł na zewnątrz, zamienił kilka słów z tymi, którzy przyjechali. Ostatnie co słyszała rodzina to trzaśnięcie drzwi odjeżdżających aut. Prawdopodobnie w jednym z nich był także Czesław. Mężczyzna nigdy już nie wrócił do domu. Wsiadając do auta, nie miał przy sobie dokumentów ani pieniędzy. W domu został też jego paszport. Żona zgłosiła policji zaginięcie Czesława T. Mówiła, że jacyś ludzie domagali się od niego oddania jakichś pieniędzy, coś około dziesięciu tysięcy dolarów, ale o samej pożyczce niewiele wiedziała. Gdy poszukiwania nie przyniosły rezultatu, żona zaginionego pojechała do bodaj najsłynniejszego polskiego jasnowidza, Krzysztofa Jackowskiego z Człuchowa. Zabrała zdjęcie Czesława. Jasnowidz mówił, że prawdopodobnie zaginiony został uprowadzony przez trzech mężczyzn, w tym jednego z za wschodniej granicy, którzy mieli domagać się od niego jakichś pieniędzy, więzić gdzieś, w końcu zabić. Wskazał nawet bardzo precyzyjnie miejsce ukrycia zwłok mężczyzny. Policja sprawdziła wszystko, krok po kroku przeczesywano miejsce wskazane przez Jasnowidza, nie znaleziono nic. Rok później, 3 lipca 1998 roku, na parkingu przed Barem Magdalenka w Cedzynie zastrzelono 25-letniego Mariusza J i 19-letniego Łukasza S. Gdy do nich strzelano, siedzieli w charakterystycznym żółto-czarnym Volkswagenie garbusie. Mężczyźni byli doskonale znani policji, bowiem ich nazwiska przewijały się w kilku dochodzeniach. Ludzie mówili, że młodzi mężczyźni nie zdążyli na czas rozliczyć się z interesów. Panująca w okolicy zmowa milczenia nie pozwoliła na wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej sprawy. Niespełna tydzień później, w niedzielny poranek, ludzie idący do kościoła znaleźli na poboczu drogi koło Skoszerzyc zmasakrowane ciało 17-letniego Romana K. Młody człowiek wracał z dyskoteki. Obok zwłok leżał kij bejsbolowy. Po latach okazało się, jak błahe były powody jego śmierci. Podobno Roman K. zaczepił pod sklepem partnerkę swojego kolegi, Adama K. Kobieta po powrocie do domu poskarżyła się swojemu chłopakowi. Adam K. pił wtedy wódkę z Tadeuszem G., sporo już wypili, nabrali odwagi i postanowili się zemścić na nieszczęśniku. Zabrali pistolet i kije. Broni palnej mieli użyć dopiero w ostateczności. Nie była potrzebna. Gdy pobili Romana K. po głowie i tułowiu, upewnili się, że nie żyje. Zwłoki siedemnastolatka przeciągnęli jeszcze na pole i autem wrócili do domu. Najbardziej zagadkowe były dwa zabójstwa pracowników firmy budowlanej Resbud. Najpierw 30 kwietnia 1999 roku w Niestachowie zginął kierowca, 32-letni Andrzej K. Trzy strzały padły przez okno, gdy mężczyzna odpoczywał w pomieszczeniu socjalnym zakładu, w którym pracował. Niecałe dwa miesiące później, 20 czerwca 1999 roku, w krajnie Parcelach życie straciła księgowa Krystyna M., Przyjechała tam, żeby rozliczyć się z ludźmi prowadzącymi skład materiałów budowlanych. Pożegnała się, wsiadła do swojej skody Felicji i uruchomiła silnik. Wtedy sprawca podbiegł i zaczął strzelać przez zamkniętą boczną szybę. Trafiły ją cztery kule. Właściciele Rezbudu przeżywali w tamtym czasie bardzo ciężkie dni. W rozmowie z echem dnia opowiadali: To był koszmar. Wspominając zdarzenia tamtej nocy, żona właściciela firmy płakała, a mąż cały trząsł się z nerwów. Wiem, jaki dźwięk daje wystrzał z pistoletu. Już go przecież słyszałam przed własnym domem kilka tygodni wcześniej, podczas zabójstwa Krystyny M. Gdy usłyszałam, co się dzieje za oknem, myślałam, że przyszedł do nas ktoś z karabinem maszynowym i strzela. Podbiegłam do okna. Zobaczyłam tylko płomienie liżące stodołę. Z tyłu nie było już nic, a strzelał płonący eternit opowiadała. Było tuż przed godziną 22. drugą. Natychmiast zadzwonili po strażaków. Sześć wozów przyjechało w ciągu dziesięciu minut. Ustalono też przyczynę pożaru: podpalenie. Ktoś podszedł do stodoły od tyłu. Było ciemno, więc mógł to zrobić niezauważony. W ten sam sposób udało się mu oddalić. Kimkolwiek był, kryła go ciemność. Wszystkie opisywane zbrodnie zostały z czasem umorzone z powodu niewykrycia sprawcy przestępstwa. Tragiczne zdarzenia, do których doszło pod koniec ubiegłego stulecia, powróciły dopiero kilkanaście lat później, dzięki wysiłkom krakowskich śledczych. I znowu w kręgu podejrzanych znalazł się plantator truskawek spod Kielc, który od marca 2007 roku był za kratkami, zaś monotonie życia urozmaicają mu jedynie wyjazdy na przesłuchania i sądowe rozprawy. Tajemnice wyjaśnione po latach Kolejny akt oskarżenia, w którym padają dane personalne Tadeusza G., został sporządzony przez Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie pod koniec czerwca 2018 roku. Dokument skierowano do Sądu Okręgowego w Kielcach. Prokurator oskarżył Tadeusza G. o kierowanie lub dokonanie sześciu innych zabójstw oraz trzech rozbojów, w tym z użyciem niebezpiecznych przedmiotów w postaci kijów bejsbolowych. Nie wiadomo, czy doszłoby do tego procesu, gdyby nie znany już z wcześniejszych dokonań, gangu kantorowców, Wojciech w. Przez ponad dziesięć lat kontaktów z wymiarem sprawiedliwości mężczyzna szedł w zaparte i nie przyznawał się do winy. Dopiero po latach wyraził skruchę, a przy okazji szczegółowo opowiedział o dokonaniach swoich kompanów, przede wszystkim Tadeusza G. Do pierwszego zabójstwa doszło w dniach 20-21 sierpnia 1997 roku na terenie województwa świętokrzyskiego. Tadeusz G. kierował czwórką swoich kompanów, których ofiarą stał się Czesław T. Człowiek majętny i bogaty, zajmujący się m.in. udzielaniem pożyczek. Fundusze na ten cel pożyczał od innych. Podobno był winien Tadeuszowi G jakieś pieniądze, a ponieważ zwlekał z ich oddaniem, ten ostatni postanowił uprowadzić Czesławate i dotkliwie go pobić. Wynają w tym celu czwórkę bandytów, którzy uprowadzili pokrzywdzonego, założyli mu worek na głowę i bijąc go, cały czas żądali od niego zwrotu pieniędzy należnych Tadeuszowi G. Pomimo tego, że Czesław T zgodził się na natychmiastowy zwrot pieniędzy i dodatkową kwotę za jego uwolnienie, sprawcy nadal go bili. Zmarł w następstwie pobicia, a sprawcy zakopali jego ciało, przysypując je wapnem. Dodać trzeba, że Tadeusz G. od wielu lat doskonale znał Czesława T. Obaj pochodzili z woli jachowej. Byli w młodości kolegami, grali w piłkę, mieli wielu wspólnych znajomych. Poróżniły ich pieniądze, jeden z nich stracił przez nie życie. Dziesięć lat po zaginięciu Czesława T. sądownie uznano go za zmarłego. Jeden ze skruszonych świętokrzyskich przestępców ujawnił po latach, że mężczyzna został uprowadzony za dług, jaki miał wobec jego brata i Tadeusza G. Odzyskaniem pieniędzy, biciem, zajęło się czterech wynajętych porywaczy. Ponieważ nie udało im się odzyskać pieniędzy, zabili go, zwłoki zakopali, a potem posypali wapnem gaszonym. Ciała zamordowanego nigdy nie znaleziono. Mariusz J. Kilka miesięcy przed zagadkową śmiercią w lipcu 98 roku wyszedł z więzienia. Ponoć chciał przystąpić do lokalnej grupy przestępczej, zajmującej się między innymi dokonywaniem rozbojów. W końcu szef tej grupy, który później wspólnie z Tadeuszem G dokonał zabójstwa Mariusza J, zgodził się na to i zabrał go na jeden z napadów na hurtownię. To miał być swego rodzaju chrzest bojowy, podczas którego bandyci chcieli sprawdzić zdolności nowego kompana. Mariusz J. zdał egzamin, za udział w tym przestępstwie otrzymał 10 tysięcy złotych. I pewnie jego przestępcza kariera rozwijałaby się, gdyby nie jedno, ale szefowi grupy nie podobało się zachowanie Mariusza J. po dokonanym napadzie. Jego zdaniem było ono mało dyskretne i mogło doprowadzić do wykrycia przestępczej działalności grupy i zatrzymania jej członków. Dlatego też szef tej grupy wspólnie z Tadeuszem G postanowili zabić Mariusza J. Do zbrodni doszło w nocy z 2 na 3 lipca 1998 roku w Cedzynie. Zaczaili się na niego pod jednym z tamtejszych sklepów. Tak się pechowo złożyło, że obok Mariusza J siedział Łukasz S. Ten ostatni zginął tylko dlatego, że był przypadkowym świadkiem egzekucji. Miał pecha: znalazł się w niewłaściwym miejscu w niewłaściwym czasie. Kolejne ofiary Andrzej K. i Krystyna M. Byli pracownikami przedsiębiorstwa zajmującego się m.in. handlem materiałami budowlanymi. Taką samą działalność prowadził mężczyzna, który wspólnie z Tadeuszem G. dopuścił się zbrodni. Obaj sprawcy ustalili, że jeśli zabiją pracowników przedsiębiorstwa, to w ten sposób zmuszą właściciela firmy do jej zamknięcia. Brak konkurencji na rynku miał przynieść sprawcom zbrodni większe dochody i chociaż perfekcyjnie przygotowali oba zabójstwa, to jednak nie osiągnęli zamierzonego celu. Wszystko dlatego, że właściciel konkurencyjnej firmy nie powiązał zabójstwa swojego pracownika Andrzeja K z prowadzoną działalnością gospodarczą i w związku z tym nie podjął żadnych działań zmierzających do ich zamknięcia czy ograniczenia. Tadeusz G. wspólnie z ustaloną osobą podjęli decyzję o zabiciu Krystyny M., która była księgową konkurencyjnej firmy i szwagierką jej właściciela. To również nie dało nic do myślenia przedsiębiorcy budowlanemu i nadal nie ograniczał prowadzonego biznesu. Tadeusz G. dwukrotnie podpalił zabudowania należące do konkurencji. Do zdarzeń tych doszło 6 i 12 sierpnia 1999 roku. Straty oszacowano na ponad 200 tysięcy złotych. To nie jedyne rozboje zarzucane w tym akcie oskarżenia Tadeuszowi G i jego kompanom. Podejrzewa się ich o dokonanie trzech napadów na hurtownię z alkoholem i papierosami. Najpierw bili właścicieli kijami bejsbolowymi, po obezwładnieniu krępowali kajdankami, sznurem i taśmą samoprzylepną, potem zabierali łupy, których wartość liczona jest w setkach tysięcy złotych. Bajkopisarz bajkę opowiedział, a ja mam zarzuty. Być może nie byłoby tego aktu oskarżenia, gdyby nie skruszony gangster Mirosław T., który opowiedział śledczym o kulisach przestępczej działalności swojego brata Szargali i Tadeusza G. Ten pierwszy nie zasiadł na ławie oskarżonych, bowiem popełnił samobójstwo w 2011 roku w areszcie w Piotrkowie Trybunalskim. To oni mieli odpowiadać za sześć niewyjaśnionych do tej pory zabójstw z lat 1997-99. To jego zeznania najpierw w śledztwie, a potem w sądzie, pogrążają między innymi Tadeusza G. Jednoznacznie wynika z nich, w jakiej pogardzie Tadeusz G. miał życie innych ludzi. Łukasz zginął przypadkowo, bo był akurat w waucie, mówił w sądzie Mirosław T. o strzałach pod sklepem w cedzynie. Miał zginąć właściciel, ale pokazał się tylko raz to zeznania o usiłowaniu zabójstwa szefa Rezbudu. Nie mogli się go doczekać. Stwierdzili więc, że zabiją pracownika. Potem została spalona stodoła, sklep, coś tam jeszcze w kielcach i tyle. Jak właściciel zrezygnował z działalności, tamci śmiali się, że się wystraszył i że mają jednego z głowy. Tadeusz G., oczywiście, nie przyznawał się do żadnego zarzutu, jednocześnie bagatelizował oskarżenia Mirosława T. Bajko pisarz bajkę opowiadał, a ja mam zarzuty, żalił się w sądzie. Bajki, wysoki sądzie, bajki. Jestem pomówiony. On chce coś zyskać. Dlatego wymyśla te wszystkie bzdury, które stawiają mnie w niekorzystnym świetle. Nie mam żadnego związku z tymi zabójstwami. Z kronikarskiego obowiązku dodajmy, że rozprawa toczy się w tej samej sali kieleckiego sądu okręgowego, w której usłyszał w 2012 roku wyrok 25 lat więzienia za zabójstwo trojga Ukraińców w 91 roku w Cedzynie. Tak jak i wtedy Tadeusz G. z kamiennym wyrazem twarzy słucha oskarżeń prokuratora i zeznań świadków, które nie stawiają go w najlepszym świetle. Ma już za sobą prawomocny wyrok do żywocia i wiele wskazuje na to, że to jeden z największych zabójców w powojennej historii Polski, o ile nie największy. W różnych śledztwach i procesach przypisuje mu się popełnienie łącznie aż 18 zbrodni. Lista nie jest pełna, śledczy wiążą z nimi kolejne. Czy kiedykolwiek zajdzie w nim jakakolwiek zmiana? Czy uroni łzę? Czy powie przepraszam? Czy przyzna się do zarzucanych mu zbrodni? To pytania, na które nikt nie próbuje odpowiedzieć. Błędy zawsze są początkiem końca. Polskie kroniki kryminalne od zakończenia II wojny światowej odnotowały wielu seryjnych zabójców, spośród których niewątpliwie rekordzistą jest Zdzisław Marchwicki. Choć w ostatnich latach pojawiają się wątpliwości, czy aby na pewno był on sprawcą wszystkich przepisywanych mu zbrodni. Motywem działalności większości tych zbrodniarzy był popęd seksualny. Tadeusz G. wyłamuje się z tego schematu. Wiele wskazuje na to, że w przypadku podkieleckiego plantatora truskawek mamy do czynienia nie tylko z największym zabójcą w najnowszej historii, ale jednocześnie najbrutalniejszym i wyjątkowo cynicznym, który nie znał czegoś takiego jak odruch ludzkiego serca. Przerażające, że człowiek jest zdolny do tego typu zachowań. Nigdy nie miałam do czynienia z takim działaniem sprawców. A prowadziłam już sprawy o zabójstwa, serię rozbojów, ale z tak przyjętym sposobem działania nigdy wcześniej się nie spotkałam. Zwłaszcza na taką skalę, stwierdziła przed kilku laty prokurator katarzyna Płończyk z krakowskiej prokuratury. Mocno zastanawiające jest, jak można w ten sposób funkcjonować. Przerażające, że człowiek jest zdolny do tego typu zachowań, co więcej, traktowania ich jako sposób życia. Tadeusz G tak właśnie traktował popełnianie przestępstw, w tym popełnianie zabójstw. Traktował to jako sposób funkcjonowania, zarabiania pieniędzy, spędzania czasu. Chodziło o pieniądze, to był cel działania sprawców. Środek do tego celu był najdrastyczniejszy z możliwych. Nie zakładano, że być może ktoś zginie, ale zakładano, że pozbycie się świadków to najbezpieczniejszy sposób zdobycia tych pieniędzy. Jedna z hipotez zakłada, że wraz z kolejnymi popełnianymi przestępstwami Tadeusz G. łapał wiatr w żagle i utwierdzał się w swojej bezkarności. Przez wiele lat kolejne zbrodnie uchodziły mu na sucho, co dodawało mu pewności w planowaniu i popełnianiu kolejnych przestępstw. Na szczęście dla społeczeństwa nawet najbardziej wyrafinowani bandyci popełniają błędy, które są początkiem ich końca. Skoro o końcu mowa, nie wiadomo, czy śledczy ujawnili już wszystkie zbrodnie Tadeusza G. W kilku wywiadach stwierdzili, że mężczyzna mógł brać udział, planować bądź być egzekutorem nawet w czterdziestu zbrodniach. Nadal nie wiemy. Czy kiedykolwiek uda nam się odkryć wszystkie jego sekrety? Czy to, co ujawniono teraz, to naprawdę wszystko, czego mógł dokonać, mówią.